Witajcie serdecznie. Dzisiaj jest sobota, kolejna odpytajka, taka dłuższa. Jak widzicie, po minutach ten film trwa trochę dłużej niż przeciętnie, te 2 czy 2,5 minuty albo 3 czasami też trwają. Ten film trwa dłużej, ponieważ zawiera 4 zdania, które trzeba uzupełnić właściwą odpowiedzią, i tymi właściwymi odpowiedziami może być tylko jedno z tych 4 słów, które macie w tytule, czyli albo wo, albo wohin, albo da, albo dahin. Także wszystkie tematy, wszystkie zdania dotyczą tego aspektu ruchu, spoczynku, bo wiem, że macie z tym problem i tego nie czujecie, kiedy ma być da, kiedy dahin, z czego to wynika. Dobra. Myślę, że w odpytajkach to najlepiej widać i najlepiej zaprezentować i nauczyć. Zdanie pierwsze. Proszę się wesprzeć ściągą. Oni tam zostają do piątku. Oni zostają tam do piątku. Wersja niemiecka. Sie bleiben. Puste miejsce, bis Freitag. Tak to niektórzy mówią, Niemcy, bis Freitag. To H czasami się, to G wymawiane jako takie H gardłowe. Co tam będzie? Wo, wohin, da czy dahin? Oczywiście to będzie da. Sie bleiben da bis Freitag. Dlaczego? Ponieważ czasownik bleiben, zostać, to jest czasownik spoczynku. Można zostać gdzie, a nie zostać dokąd, tak? Nie możecie zadać bleiben wohin. Jedynie możecie zadać pytanie bleiben wo. Skoro wo, to da. Jeżeli jest pytanie wo, to nie możecie zadać pytania odpowiedzi dahin. A jak macie wohin, to znowu nie możecie odpowiedzieć da. No bo jest ruch przecież. A bleiben jest w spoczynku, dlatego zda. OK? To jest zdanie pierwsze. Zdanie drugie. Ja nie wiem, gdzie on mieszka. Ja nie wiem, gdzie on mieszka. Zdanie polskie. Zdanie niemieckie. Ich weiß nicht. Puste miejsce. Er wohnt. Co to będzie? Wo, wohin, da czy dahin? No myślę, że już wiecie, znacie odpowiedź. Oczywiście to będzie wo. Gdzie? Wo. Dlaczego wo? Dlaczego nie wohin? No bo wohnen, mieszkać, to jest czasownik spoczynku. On opisuje spoczynek, że mieszkać gdzie? Wo. Nie może być mieszkać dokąd. Nie ma pytajnika wohin do wohnen. Do wohnen jest pytanie tylko jedno. Wo. Dlaczego? Dlatego nie wiem, gdzie on mieszka. Ich weiß nicht, wo er wohnt. Dobra. Trzecie zdanie. Chciałbym wiedzieć, dokąd oni jadą. Chciałbym wiedzieć, dokąd oni jadą. Wersja niemiecka. Ich möchte wissen. Puste miejsce. Sie fahren. Ich möchte wissen. Sie fahren. Co tu będzie? Wo, wohin, da, dahin. Oczywiście jedyną możliwą odpowiedzią jest wohin. Wohin. Ponieważ jest fahren. I czasownik fahren jest czasownikiem ruchu, przemieszczania się. Czasownik fahren odpowiada na pytanie wohin, a nie na pytanie wo. Nie możemy zadać pytanie jechać gdzie? Fahren wo? Nie. Fahren wohin? Tak. Przy czym zaznaczam, że w języku polskim jest taka możliwość, że możemy pytać, gdzie jedziesz? Tak? W języku polskim jest to w języku potocznym akceptowalne i możemy tak powiedzieć. Ale w języku niemieckim wo do fahren nie pasuje nigdy. Nie? Bo to jest opis ruchu. A jak jest ruch, to nie mogę zadać wo.
tylko muszę zadać wohin. Dobra. I ostatnie zdanie na dzisiaj. Dlaczego tam jedziecie? Dlaczego tam jedziecie? I zdanie polskie mamy. Zdanie niemieckie. Warum fahrt ihr? I puste miejsce. No to co będzie? Da, dahin, wo czy wohin? Dlaczego tam jedziecie? Oczywiście, warum fahrt ihr dahin? Dahin, dlaczego tam jedziecie? Jest czasownik fahren. A jak jest czasownik fahren, jechać, to jest pytaj, to jest ruch. A jak jest ruch, to jest wohin. Dokąd fahren, a nie wo fahren. To są takie niuansiki, słuchajcie, w języku niemieckim. Dla mnie to jest, to jest głupie gadanie, ale no, to jest czytelne w sumie. To nie jest jakieś tam tajemnicze, że to jest intuicja, to jest pewna wiedza. Jak macie czasownik przemieszczania się ruchu, fahren, kommen, gehen, fliegen, rennen, wszystkie te czasowniki odpowiadają na pytanie wohin, a nie wo. No to jest wohin, no to odpowiedzią jest dahin. To jest para. Wohin i dahin to jest para. Nie może być pytajnik wohin, a odpowiedź da. Nie ma takiej opcji. Nie? Dobra. Wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam za uwagę. I zobaczymy, czy te utrzymają się, czy Wam się spodobają. W ogóle komentujcie te odpytajki sobotnie. Przynajmniej sobotnie na razie ustaliłem, które będą trochę dłuższe, które będą zbierały podobny temat w jednym filmiku. Nie chcę, żeby te filmiki były strasznie trudne. Myślę, że te 7-8 minut to jest taki wystarczający czas, żeby w jakiś sposób to wyprostować. Zapowiedź kolejnych filmów, słuchajcie. Zapowiem już teraz. Słuchajcie, czasownikami ruchu jest czasownik. Czasownikami ruchu są takie czasowniki jak setzen, sich setzen, siadać. On jest wohin, rozumiecie? To jest po polsku niezrozumiałe, że jak można siedzieć gdzie, dokąd, nie? Bo to jest wohin willst du dich hinsetzen, dokąd chcesz usiąść. My nie zadajemy do czasownika siadać, nie zadajemy pytanie dokąd, po polsku, my zadajemy pytanie gdzie chcesz usiąść. A w języku niemieckim, z racji tego, że to jest czasownik ruchu, jest pytanie wohin. No, to jest zapowiedź kolejnych tematów. Trzymajcie się cieplutko. Hej.